Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral. A to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem taka ciekawostka, może bardziej poradnik, jak powinniśmy zmienić swój styl gry po 393 poziomie i w ogóle dlaczego powinniśmy tak zrobić. Uznałem, że tutaj pokażę tego berserka, no bo on ma tak jakby najwyższy poziom i będzie takim najlepszym przykładem, już jest dawno właśnie po tym 393 poziomie. I teraz tak, jak pewnie wszyscy wiemy, od pierwszego poziomu do właśnie 393 włącznie dostajemy i mamy wyższy poziom tym dostajemy więcej expa, czy to właśnie tutaj z misji, yy, czy to tutaj z tej arenki yy, za te pierwsze 10 wygranych walk też jest z, z każdym poziomem coraz więcej tego PD yy, czy to chociażby z, wehik z wehikułu, no bo wehikuł to jest tak naprawdę to samo co, yy, co właśnie tutaj misje i dlatego każdy mówi, że zanim wejdziemy tutaj do karczmy, zanim będziemy robić tę misję, to najlepiej zrobić wszystkie możliwe lochy, jakie tylko jesteśmy w stanie zrobić, bo po prostu wtedy z tej karczmy, z tych misji dostaniemy tego expa więcej. I to się zgadza, to się zgadza właśnie do 393 poziomu, włącznie. To jest tak zwany pig expa. Teraz w ogóle wam się powinien pojawić na ekranie taki wykres. Na tym wykresie, niebieską, powiedzmy, kreską, jest zaznaczony właśnie. Ten przebieg lewela, jak to idzie, że od 1 do 393 idzie w górę i potem nagle spada. Spada dosyć, można powiedzieć, na początku tak powolutko, a potem coraz bardziej gwałtownie. Taką, można powiedzieć, chyba pomarańczową kreską. Ja teraz nie mam tego wykresu przed sobą. Taką pomarańczową, chyba kreską, o ile dobrze pamiętam, jest zaznaczony gold. I ten gold, tak jak powiedzmy do tego 393 levela, jakoś tam bardzo nie rośnie, tylko idzie tak powolutku tak nagle w 400, powiedzmy, 20 strasznie gwałtownie zaczyna iść do góry. Co to oznacza? No, i w ogóle dlaczego tak się dzieje? No, dlatego, że od 393 poziomu, każdy level, ilość ekspa, którego potrzebujemy, powiedzmy, na każdy kolejny level, to jest miliard pięćset milionów, czyli półtora miliarda po prostu tak jak zresztą tu widzicie, kolejny poziom, miliard pięćset milionów i tak się właśnie dzieje od 393 poziomu, no i aby wiadomo, jeżeli tego expa by cały czas było coraz więcej to byśmy ten, ten level wbijali coraz szybciej, no a wiadomo że tak być nie powinno, no bo jednak z każdym levelem powinno to iść wolniej dlatego też twórcy zamiast po prostu z każdym poziomem tego expa, żeby było potrzeba więcej, tak jak to było do 393 poziomu, tak właśnie teraz zrobili, że jest to ograniczenie na 1,5 miliarda. Natomiast yy... Jakby ten poziom, po prostu ten eks spada z misji ze wszystkiego, żeby ten poziom się wolniej wbijało. I teraz, tak, co powinniśmy wobec tego robić? No, tak jak powiedziałem, tak jak do tego 393 poziomu, powinniśmy najpierw wszystkie możliwe lochy robić, żeby ten level ewentualnie wbić kolejny i dopiero robić misję, dopiero tutaj robić wszystko te ataki za i tak dalej, i tak dalej. Tak, teraz powinniśmy to robić tak, jakby na odwrót. Czyli powiedzmy, mamy jakąś poziomową postać i dodawać. Jest nowy loch. Wiemy, że ten loch, powiedzmy, w strefie światła zamkniemy cały. Na tam około 450 levelu. Załóżmy, jeżeli mamy taką postać, no to powinniśmy najpierw zrobić wszystko, co nam daje PD, czyli misję, czyli tutaj. Czyli tutaj to marenę, coś mi w ogóle tak wolno, chodzi, ten szex, nie wiem, ale to nieistotne. Czyli tutaj to marenę i tak dalej, i tak dalej, i dopiero ten Loch robić, bo jeżeli wbijemy ten level i dopiero później będziemy robić misję, no to wiadomo, że z tych misji mniej tego expa dostaniemy, to jest jakby logiczne. Kolejna sprawa, jak generalnie tutaj ludzie, no to jest takie jakby najważniejsze. Kolejna sprawa to jest wehikuł. Z wehikułem jest tak naprawdę różnie. Niektórzy odbierają go po tym levelu codziennie, na przykład ja tak robię. Niektórzy w ogóle go zbierają go cały czas, mimo że jakby im mamy im na wyższym levelu po tym 393 odbierzemy go, tym jakby mniej expa z tego wehikułu dostaniemy. Nie a wiadomo, że te 2000 tutaj się trochę zbiera, więc mimo wszystko tych leveli trochę wbijemy. Tak więc mniej tego expa, jeżeli ktoś idzie 100% na golda, to też jest dobra taktyka, bo zresztą sami widzicie, że ten gold bardzo tam w pewnym momencie. Zaczyna rosnąć gwałtownie, to tego wehikułu można zbierać. Tylko później jest taki temat, że na przykład za każdą misję dostajemy nawet za 2,5 minutówki dostajemy 15 milionów golda a to jest jakby max, to jest takie ograniczenie na misję no i to tam możemy zmarnować przez to, że ten wehikuł trzymamy ale też tak ludzie robią, ja tutaj mówię jakby jakie są taktyki a też niektórzy po prostu trzymają ten wehikuł i jak wiedzą, że już niedługo wbiją level to dopiero go odbierają, to jest jakby no chyba na jedno wychodzi czy odbieramy codziennie, czy właśnie trochę poczekamy, no bo ten level będziemy mieć taki sam więc tak jak mówię, ja odbieram na przykład wehikuł po tym 393 poziomie codziennie żeby tego ekspa po prostu nie tracić, żeby go dostawać jak najwięcej mogę na dany swój poziom. Kolejna sprawa, y, taka dosyć można powiedzieć istotna, y, to jest y, tak jak pewnie wiecie od pierwszego poziomu do właśnie 393 y, poleca się iść na EXPA, czyli brać wszystkie misje, które są najbardziej opłacalne pod względem EXPA y, i tak faktycznie jest, y, jednakże później y, moim zdaniem i też no wielu osób tak naprawdę zdaniem dobrze jest przejść sobie na Golda, tylko że nie na Golda od razu na tym 390 poziomie i brać misje, które są najbardziej opłacalne właśnie na Golda. Tylko y, ludzie tak naprawdę różnie to robią, są różne taktyki ja polecam spojrzeć na ten wykres, polecam się samemu zastanowić, jak wam się najbardziej będzie opłacało. Y, polecam tutaj y, spojrzeć głównie na tą kreskę właśnie y, pomarańczową dajmy na to, bo nie pamiętam, czy ona jest pomarańczowa, czy czerwona nieistotne y, W każdym razie nie niebieska, bo wiem, że ta zeksum jest niebieska y, Polecam sobie na to spojrzeć i po prostu y, zobaczyć kiedy wam się najbardziej będzie opłacało. Dużo osób mówi, że 420 poziom y, to jest taki, taki moment, gdzie ten ten gold zaczyna znacznie rosnąć, i wtedy opłaca się dopiero iść na golda. Niektórzy od razu idą na 394 poziomie, właśnie na tego golda. Niektórzy, ja na przykład, sobie ustalają coś takiego, że idę na golda od 400 poziomu i na każdej postaci się tego trzymam. Na ten moment mam tutaj Berserka, który jest na 413 poziomie, i mam Paladyna, który jest tam bodajże na 401. I na obydwóch tych postaciach idę właśnie w Golda od 400 poziomu. Dlaczego? No stwierdziłem, że jeszcze te 6 leveli sobie pogram na tego expa, mimo że już ten spadek zaczyna być. Natomiast później pójdę w Golda, bo jednak na wysokim poziomie to, że mamy tam, nie wiem, 20 nawet leveli straty do... Dobre te serwery. Widziałem w ogóle, że u ZAKA na filmie to samo się działo, że też mu co chwilę tą grę wywalało, więc wygląda na to, że to chyba nie mój internet, ale mniejsza z tym. Tak jak mówię, te 20 nawet leveli na wysokim poziomie, wysoki poziom, czyli tak powiedzmy 400, nie. 80, coś w tym stylu nie robią różnicy, jeżeli te statystyki są o wiele wyższe, bo jednak te statystyki głównie grają, zwłaszcza w takim late gameie, a nie no właśnie poziom. Ja tutaj zawsze przytaczam taką walkę dwóch magów, gdzie tam na 10 walk 9 wygrywał mag 530 level, a walczył z 560, dlatego, że właśnie ten 530 szedł w Golda, a ten 560 szedł w Expa cały czas, no i Expa miało wiele więcej, no bo jak sami wiecie, miał ich miał 30 leveli właśnie do przodu, ale tych statystyk miało o wiele mniej, no i mówię, 9 na 10 walk przegrywał. Także moim zdaniem te statystyki są o wiele ważniejsze i ja tutaj już od 400 -go idę w Golda. Jak widzicie, mam tutaj już siły 10 tysięcy ponad podstawy, wczoraj udało mi się dobić. Mam tutaj HP 3300, to HP będę. Teraz planuję w ogóle siłę do 15 tysięcy, a potem HP do 5, coś w tym stylu. Więc. Powiedzmy, że po prostu mi się to opłaca, no są to najwyższe podstawy na tym serwerze i generalnie no raczej jeżeli tutaj nie przestanę grać, to już ciężko będzie komukolwiek, żeby mnie dogonić. Ale chyba widzę, że to w ogóle mój internet tak coś szwankuje, ale to nie istotne. Dzisiaj jakby nie gramy, tylko jest taki bardziej odcinek pogadankowy. Także no mówię, niektórzy się decydują grać na golda od 420, niektórzy od 400, niektórzy od razu od 394, a niektórzy w ogóle nie decydują się grania na golda, tylko cały czas idą na expa i uważają to powiedzmy za słuszne. Yy, to jest jakby każdego, każdego wola, niech każdy to sobie przeanalizuje, przemyśli, ja też nie będę tutaj dawał jakichś złotych rad, bo to, że ja idę od 400 na golda, no to tylko i wyłącznie, że sam sobie tak wymyśliłem. Yy, I tak naprawdę to by było na tyle, no tak jak mówię, od tego piku expa z każdym poziomem Czyli powiedzmy 393 to jeszcze wyciągamy maksa ze wszystkiego natomiast od 394 już wyciągamy mniej i z każdym poziomem wyciągamy tego ekspa mniej Czy to właśnie głównie z misji, czy to z tego wehikułu, czy tutaj za ręki, z, tego, z tych walk pierwszych 10 wygranych i z czego jeszcze? Na przykład z akademii. Tu jest w ogóle teraz dobry, dobry moment, żeby wam to pokazać. Mam akademię na 20 poziomie i zdobywane doświadczenia. Jak widzicie, mam 486 701 na godzinę. Teraz powinien wam się pojawić screen z Paladyna. Na Paladynie mam akademię także 20 poziom. Natomiast tam mam 400, tak jak mówiłem, pierwszy level. I tam tego zdobywanego doświadczenia na godzinę będzie więcej. Bo po prostu ten level jest mniejszy i ten spadek jeszcze jakby. No, po prostu spadek jest, ale mniejszy niż na tym późniejszym levelu. No, to jest jakby, wydaje mi się, że logiczne. Tak więc, po prostu dla porównania, będziecie widzieć, że akademia poziom ten sam, ale mimo wszystko tego ekspana berserku dostajemy mniej, bo mamy wyższy poziom. Także to tak naprawdę tyle. Taki stwierdziłem, że coś takiego, taki film sobie wymyśliłem i stwierdziłem, że nagram bardziej informacyjnie, żeby Wam wytłumaczyć, jak to dokładnie działa i co powinniście na tym levelu robić. Chociaż wiem, że bardzo dużo osób do tego levela nawet nie, nie jakby nie dotrwa lub po prostu kończy grę przed tym levelem no ale mówię, jeżeli ktoś jest taki można powiedzieć zawzięty i gra dalej, no to dobrze, żeby wiedział o co tutaj chodzi To by było na tyle. Ja Wam dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, zostawcie jakich, jakiś komentarz, jeżeli macie tam jakieś inne powiedzmy, taktyki czy coś, to też spoko będzie poczytać i na pewno jak ktoś tam sobie ogląda, to też poczyta. I tyle tak naprawdę. Mówię, wróćcie sobie, jeżeli chcecie do tego wykresu. Na spokojnie go przeanalizujcie, jak to wygląda. Wykres w ogóle pochodzi z Discorda z tawerny, czyli tego międzynarodowego. Nie z mojego, ale na mojego oczywiście też zapraszam. I tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.